Leszek Skielski, dzień dobry Państwu. Przed nami najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, Wielkanoc. Poprzedzone oczywiście niezbędnymi przygotowaniami, porządkami, zakupami. Chcielibyśmy, aby te święta w miarę możliwości oczywiście, czasami bardzo skromnych, przebiegały w wyjątkowy sposób. No, często przypominały Wam właśnie święta, atmosferę świąt wielkanocnych obchodzonych w okresie dzieciństwa. Ale to tylko wyraz zewnętrzny każdych świąt, proszę Państwa, bo tak naprawdę najważniejsze to jest przygotowanie duchowe. To jest taka odmiana duchowa, a także to modlitewne zaangażowanie przed świętami. I o tym chciałbym dziś porozmawiać z pasterzem naszej diecezji, jego ekscelencją, księdzem biskupem Piotrem Liberą. Szczęść Boże, Boże. Biskupie. Dziękujemy za zaproszenie po raz kolejny do Kurii Diecezjalnej Płockiej. Księże biskupie, dlaczego święta wielkanocne uważane są za najważniejsze w kalendarzu chrześcijańskim? Sama nazwa, prawda, Wielka Noc, to już sygnalizuje, że coś wielkiego, coś ważnego się w tę właśnie noc dzieje. Ale tutaj przede wszystkim no, mamy te słowa wyraźne, mocne słowa świętego Pawła Apostoła, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna, próżna jest nasza wiara. Aż tak ważne są, musimy tutaj wejść od razu w istotę, bym powiedział, tego naszego świętowania, bo to jest ten fundament, to jest ten filar. Rzeczywiście, gdyby 2000 lat temu Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby ten grób rzeczywiście był nie pusty, a znaleźliby uczniowie ciało Jezusa, no to nie byłoby nas, nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby Kościoła. To najważniejsze również wydarzenie w historii ludzkości. Oczywiście, tak. To jest niesamowicie no, epokowe, bym powiedział, niepowtarzalne wydarzenie. Księże biskupie, święta te poprzedza i bezpośrednio przygotowuje do nich przepiękna liturgia Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. To bardzo ważne wydarzenia w życiu katolika, do których też się powinniśmy przygotować. Tymczasem obserwujemy w kościołach, że kościoły zapełniają się w okresie właśnie nie poprzedzającym święto wielkanocne, ale na niedzielę wielkanocną i poniedziałek. To trochę jakbyśmy nie do końca rozumieli istotę świąt wielkanocnych. Z mojego doświadczenia, panie redaktorze, to wygląda tak, że jest duża część jednak naszych wiernych, powiem moich diecezjan, którzy znajdują czas, potrafią jednak wygospodarować ten czas i przychodzą dość licznie na przykład na te ceremonie Wielkiego Piątku, wieczorne, te związane z krzyżem. Także już na te wieczorne Wielkiej Soboty uroczystości. Ale oczywiście ta kulminacja jest zdecydowanie, przypada właśnie na niedzielę wielkanocną, no poczynając od rezurekcji, gdzie właśnie jesteśmy gotowi bardzo wcześnie rano, prawda, bo to najczęściej jest godzina szósta, zrywać się, prawda, z łóżka i biegniemy na to, by wspólnie świętować, przeżywać właśnie radość ze zmartwychwstania. Tymczasem czekamy na to zmartwychwstanie cały rok. Cały rok i oczywiście 40 dni, które poprzedzają, tak. Wielki Post. Byliśmy proszeni, zachęcani, by brać udział w rekolekcjach wielkopostnych. Prawda? Każdy jest w tradycji, no, prawie że każdej diecezji, również i naszej płockiej, że te rekolekcje wielkopostne są rzeczywiście dobrze przygotowywane. To są zapraszani rekolekcjoniści bardzo często też spoza naszej diecezji, zakonnicy i tak dalej. I z tego, co moi tutaj księża proboszczowie mówią, oczywiście to też się waha, zależy czasem od pogody, ale generalnie ten Wielki Post no jest w parafiach dość dobrze przeżywany. Masę ludzi, bardzo dużo ludzi korzysta z sakramentu pokuty, bo jak świętować Wielkanoc, jeśli nie ma tego pojednanego serca, jak my to mówimy, czyli ustawiają się te kolejki, prawda, przed konfesjonałami, chociażby tutaj w naszej katedrze ci spowiednicy, kapłani mają pełne ręce roboty, no po to, żeby właśnie dobrze przeżyć ten ważny dzień. Do wszystkich świąt musimy się bardzo dobrze przygotować. Misterium Wielkanocne też oczekuje od nas tego szczególnego przygotowania. Tak. Można byłoby zapytać dlaczego, ale też można zapytać jakiego przygotowania, księże biskupie.
Tak, to jest taki ten wysiłek, który każdy z nas musi podjąć. No, ja myślę, przede wszystkim trzeba troszkę wyhamować ten pośpiech, który nam towarzyszy, na ile to jest tylko możliwe oczywiście, bo są osoby, które no, muszą jeszcze pracować, prawda, są obowiązki domowe, zawodowe, ale mamy oczywiście takie zawody, które muszą, prawda, służby chociażby mundurowe, które muszą być cały czas w gotowości, ale to też nie chodzi o to, żeby zostawić wszystko, usiąść i siedzieć, bo to też nie w tym rzecz, ale żeby po prostu troszeczkę skoncentrować, skupić te swoje myśli, te swoje serce na tym, co chcę przeżyć, co Kościół mi proponuje, co Pismo Święte, co Biblia, co Słowo Boże mi proponuje, czyli po prostu znaleźć trochę czasu dla siebie, po to, żeby wejść trochę, jak to mówimy często, w siebie, trochę zasłuchać, co tam w sercu po prostu gra, co sumienie mi dyktuje, a potem oczywiście także oczywiście odwiedzić Kościół, pomodlić się, skorzystać właśnie z sakramentu pojednania, wziąć udział w tej pięknej liturgii Wielkiego Tygodnia, właśnie Tryduum Paschalnego. Wtedy jest to świętowanie takie, bym powiedział, pełne, autentyczne. Przywołał ksiądz biskup piękne słowa apostoła Pawła, który powiedział, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara, czy próżna. Tak, próżna byłaby nasza wiara. Księże biskupie, to jakby Pan Jezus zmartwychwstał nie dla siebie, tylko dla nas. I żeby to zmartwychwstanie no, towarzyszyło nam i też w naszym życiu. To jest piękne przesłanie. Tak, to jest troszeczkę tak, że parafrazując słowa Adama Mickiewicza, to są słowa wypowiedziane o Bożym Narodzeniu, ale tak samo można by to powtórzyć podobnie w przypadku świąt zmartwychwstania. Daremne by było zmartwychwstanie Jezusa, gdyby nie zmartwychwstał w Twoim sercu. Prawda? To jest oczywiste. To jest też, nie można być po prostu tylko takim zewnętrznym obserwatorem. Prawda, że coś tam się dzieje, ja się przypatruję, nie angażuję się, czasami, nie wiem, podoba mi się albo mi się nie podoba, trzeba w to po prostu no, wejść tak do końca, na ile to jest po prostu możliwe, z naszymi, nie wiem, słabościami, ograniczeniami, każdy z nas ma te jakieś słabości, ograniczenia, ale to nie są rzeczy niemożliwe, także dla, jak to się mówi, przeciętnego śmiertelnika. Każde świąteczne spotkania przy stole mają za cel zjednoczenie, zintegrowanie domowników tak w wymiarze rodzinnym, jak i również społecznym. I trudno w tych dniach przecenić słowa, w ogóle znaczenie rodziny w naszym życiu, ale też tak ważne słowa jak pokój, pojednanie, a w wymiarze społecznym także wola do dialogu, księże biskupie. Sporo się ostatnio dzieje w Polsce, wiele kontrowersji powstało wokół różnych spraw w życiu społecznym. Tak się zastanawiam, księże biskupie, z jakim nastawieniem, z jaką atmosferą usiądziemy w tym roku my Polacy do stołu wielkanocnego. Właśnie pan rektor był uprzejmy, właśnie tu bym powiedział, też trafić w dziesiątkę, wola pojednania. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Możemy przeżywać różnego rodzaju kontrowersje, kłócić się, prawda, i tak dalej. Każdy ma, jeden patrzy tak na sytuację, drugi patrzy inaczej, odmienia. Ale jeśli przychodzi ten moment świąteczny, właśnie ten Wielkanoc, no ten tradycyjny chociażby śniadanie wielkanocne, no to jak spożywać to śniadanie wielkanocne, jak przeżywać tą radość, no gdy jeden do drugiego nie jest w stanie, nie jest gotowy tej ręki podać. To są takie proste zupełnie gesty, prawda, podstawowe. I tutaj no, nikt za nas tego nie zrobi. Nie można nakazać, bym powiedział, odgórnie, pojednajcie się. Aczkolwiek Pismo Święte ma takie słowa, prawda, pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z między ludźmi, ale tu jest potrzebna ta wola, ja muszę chcieć, by po prostu do brata, do siostry, do członka rodziny, do tych naszych domowników, jak mówimy, no chociażby przy okazji właśnie tego śniadania wielkanocnego, czy potem, nie wiem, kawy świątecznej, po prostu spojrzeć w twarz, może jeśli czasami padły jakieś ostre słowa, było za dużo emocji, powiedzieć kochany czy kochana, no przepraszam. To wielkie także wyzwanie dla mediów, tu ksiądz biskup podsunął. Tak, bardzo tak, ciekawy pomysł. Zdecydowanie. Właśnie móc zorganizować takie śniadanie pojednania, śniadanie wielkanocne.
I to wyzwanie także dla polityków, dla mediów i dla ludzi dobrej woli. Ja będę śniadanie moje wielkanocne przeżywał z grupą takich ludzi ubogich, biednych, bo tradycyjnie nasz Caritas diecezji płockiej organizuje właśnie tutaj rano o 8 w Wielkanoc właśnie takie spotkanie. Też chcę właśnie trochę być z tymi ludźmi, którzy no, są w trudnej sytuacji życiowej, materialnej również. To też taka nasza piękna tutaj tradycja. Chciałbym się na koniec naszej rozmowy, księże biskupie, powiedzieć, czerpmy z tej Bożej mądrości jak najwięcej. I nie zmarnujmy tej szansy, które przed nami stwarzają właśnie te święta, ta atmosfera Świąt Wielkiej Nocy. I wspierajmy nasze rodziny tak, po to, żeby te wartości, te, o których ksiądz biskup dzisiaj wspomniał, ale i ta radość płynąca z Bożego Zmartwychwstania towarzyszyły nam na co dzień. Bardzo księże biskupie dziękuję za poświęcony czas i za tę rozmowę wielkanocną. Wszystkiego dobrego. Najlepsze życzenia także dla naszych telewidzów. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Jezus Zmartwychwstały błogosławi.